Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Myślę, że w tym malowniczym miejscu, w którym począwszy od dnia dzisiejszego będziemy mieli możliwość spotykania się częściej. Kończymy realizację inwestycji finansowanej z Regionalnego Programu Operacyjnego. Mam tu na myśli budowę stanicy żeglarskiej wraz z pomostami pływającymi. Efekt, myślę, każdy z Państwa może we własnym zakresie ocenić. Zgodnie z tym, co sobie zapisaliśmy, w okresie trwałości projektu, a więc przez okres 5 lat, jesteśmy zobowiązani, zobligowani, taką drogę sobie nakreśliliśmy, wybór operatora stanicy, a więc firmy, osoby prywatnej, tudzież stowarzyszenia, które będzie w imieniu miasta zarządzać stanicą żeglarską nad Jeziorem Tarnobrzeskim. W wyniku postępowania konkursowego instytucją tą został Jacht Klub Kotwica i stąd też to dzisiejsze spotkanie, począwszy od dnia jutrzejszego. Zarówno ten obiekt, w którym się znajdujemy, jak też keje i wszystkie budynki i elementy towarzyszące przez okres 5 lat no, będą stanowiły własność miasta, ale będą zarządzane przez Jacht Klub Kotwica. Jesteśmy w takim historycznym punkcie, bo do tej pory działaliśmy na tymczasowych bazach nad jeziorem. No i zostaje nam dana niesamowita szansa, jakim jest prowadzenie prawdziwych szkoleń w prawdziwych warunkach nad takim pięknym akwenem. Więc bardzo się cieszę z tego, że udało nam się wygrać przetarg i być operatorem tej przystani przez kolejnych 5 lat. Gratuluję. Inwestycja kosztowała 5 milionów 400, tak? Przeszło 5 milionów 400 tysięcy złotych. No, była sfinansowana w połowie z środków z Regionalnego Programu Operacyjnego. Budynek zasadniczy, czyli tu mieści się hotelik, czyli te miejsca, o których mówił Pan Prezes, z racji zmiany koncepcji z pojedynczych łóżek, bo zależało nam też w przypadku obozów żeglarskich czy jakichś innych form spędzania nad jeziorem czasu, żeby no, te pokoje mogły pomieścić no, jak najwięcej osób. Więc mamy hotelik, mamy całe zaplecze restauracyjne, jest zaplecze szkoleniowe, więc tu mogą się odbywać konferencje i sądzę, prezes tak przynajmniej przedstawiał w swojej koncepcji klubu, składając aplikację, ubiegając się o status operatora tej stanicy, ponieważ jakby działalność tego miejsca ma nie ograniczać się wyłącznie do imprez żeglarskich, ale również będzie możliwość skorzystania dla dzieci z innych rejonów w aspekcie zielonej szkoły na przykład. Więc tego typu będzie możliwość zorganizowania imprezy z funduszy socjalnych przez firmy, ponieważ w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, w którym my się znajdujemy, znajdują się dwa miejsca grillowe na około setkę osób, tak przewidywał projektant. Jest hangar, w którym można przetrzymywać ile jachtów, panie prezesie, na dziś? No dość dużo. Dość dużo. więc dla wielu żeglarzy i właścicieli własnych jachtów rozwiąże się problem, co zrobić z jachtem po sezonie, a więc w okresie zimowym, plus oczywiście keja i bezpośrednie sąsiedztwo, więc z tego, co jest mi wiadomo, klub chce prowadzić wypożyczalnię kajaków, wypożyczalnię rowerków wodnych, może kule, a więc to, co, no, co cieszy niekoniecznie samych żeglarzy, a osoby, które chciałyby wypoczywać nad jeziorem. I to stanowi całą infrastrukturę. Ja jeszcze dodam, ponieważ projekt nie zakładał ogrodzenia, my w ramach własnych środków w miesiącu kwietniu wygrodzimy, ponieważ no, stanica jest obiektem, swoistą atrakcją turystyczną nad jeziorem, więc kiedy zacznie tu tętnić życie żeglarskie, no trudno sobie wyobrażać, żeby tak sobie z każdej strony można było tu wejść, zostawić jakąś pamiątkę po swojej wizycie, stąd też teren wokół będzie wygrodzony. Kowalski, Małówkę, niekoniecznie musi być stąd, na przykład i co dalej? Może tę łódkę oczywiście przeprowadzić i po
płacić czynsz, jaki będzie wyznaczony za przetrzymywanie tego jachtu na kei, czy też na, za ogrodzeniem tutaj przystani. I na takiej zasadzie może trzymać. Nie musi być członkiem jacht klubu, tylko tak jak to się odbywa w całej Polsce, czyli trzeba zapłacić jakiś czynsz za trzymanie jachtu swojego. A jak klub w ogóle będzie funkcjonował tutaj? Czy macie jakiś taki plan na najbliższe? Tak, no stworzyliśmy plan funkcjonowania przystani na najbliższe 2 lata. Na razie, bo no, jak wiadomo, ten rok będzie takim decydującym, pierwszym, który pokaże, na co nas stać, jak będziemy funkcjonować. Bo wiadomo, jest to nowy obiekt, pierwszy taki obiekt nad tym jeziorem. No i musimy wziąć się porządnie, solidnie do pracy, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy. Jakie są te plany na te 2 lata? No, to znaczy, no, nie jestem teraz w stanie przyłożyć całego planu, bo pracowaliśmy nad nim dość długo. Więc organizowanie przede wszystkim szkoleń dla dzieci i młodzieży, organizowanie całego życia żeglarskiego, począwszy od kwietnia do późnej jesieni, czyli kolonie, półkolonie, szkolenia, jak również no, mamy klasy żeglarskie. Już teraz od września powstaje kolejna klasa żeglarska, także te dzieci są zaszczepiane nie tylko tutaj, ale też już w szkołach. I muszą mieć warunki do pracy, do rozwijania się. I takie warunki przystań spełnia. Dla takich mieszkańców, którzy niekoniecznie, że tak powiem, czują żagle, czy tam wiatr w żaglach i tak dalej. No właśnie. Dla przeciętnego Kowalskiego, który no, nie ma styczności z jachtem, z łódką, no jest fajna przystań. Czy jest coś dla niego? No oczywiście, no, jest cała tutaj infrastruktura, począwszy od kawiarni, od restauracji małej, która powstanie. Jest możliwość, będzie możliwość wypożyczenia rowerków, kajaków. Również będzie taka możliwość popływania z instruktorem, czy z osobą, która ma uprawnienia do prowadzenia jachtu. I nie każdy musi być żeglarzem, żeby móc popływać, pożeglować, zobaczyć, jak to wygląda. Czyli takie oferty też będą. A kiedy poznamy cennik tutaj na korzystania z tej oferty? To sezon rusza od maja, od 1 maja, kiedy też służby przyjdą na jezioro, czyli ratownicy WOPR. I wtedy rusza sezon, więc wtedy to się wszystko ukaże. Na pewno wcześniej troszeczkę, ale no w kwietniu ukaże się cały regulamin i korzystanie, cennik i tak dalej. Jeszcze chciałem zapytać, jak to wygląda finansowo? To znaczy, no, operator stanicy musi ją w sensie utrzymać, czy to są duże koszty i powiedzmy coś jeszcze, jeżeli się mu uda to zrobić, czy to jest tak, że ta efektywność tej pracy będzie sprawdzana po tym, że w tych 2 latach się okaże, czy to funkcjonuje tak, jak oczekiwaliście? I co z zyskiem? Bo jeżeli wypracujecie sobie zysk, co z tym zyskiem? Czy to idzie na jacht klub, czy to jest przekazywane? Znaczy tak, zgodnie z umową przystań musi utrzymać jacht klub. Zyski stowarzyszenie przekazuje na cele statutowe. To nie jest, że na pensję prezesa, wiceprezesa, to są funkcje społeczne. Więc na cele statutowe, doposażenie sprzętu, wynagrodzenie instruktorów, wynagrodzenie prowadzących zajęcia itd. Ale tak dalej. Będzie to prowadzona jakaś działalność komercyjna, w kawiarni, czy restauracji, czy w tym budynku takie... Tak. Będzie obsługiwało to wszystko w sezonie. No, musi ten hotelik musi pracować cały czas 24 godziny, żeby można było tak samo wypracować na utrzymanie tej przystani pieniążki, więc muszą być zatrudnione, no, kilka osób musi być tutaj zatrudnionych minimum. Będą miejsca pracy. Dokładnie, tak. I będzie nabór ogłaszany tak oficjalnie? Myślę, że tak, będą nabory. Mhm. Oczywiście, no, proszę. W biznes planie, który ustalaliśmy, który sporządzaliśmy, wyszło 35 zł za dobę od osoby. Każdy Kowalski, który sobie zarezerwuje. Oczywiście. W ulicy, może skorzystać. Oczywiście, że tak. To jest ze ścianami czy bez? No nie, no to jest cena łóżka. A ile jest miejsc? Jest w tym momencie 54 miejsca noclegowe. Mhm. Jakie to są? To są pokoje? Czy... To są pokoje, tak, to są pokoje z łóżkami piętrowymi, czyli standard jest taki... Żeglarski. Żeglarski, czyli głównie, tak, taki standard, no nie schroniskowy, bo jest bardzo wszystko eleganckie. Państwo za chwileczkę będą mogli obejrzeć. Tak, więc będziecie mogli zobaczyć. Nie, węzeł sanitarny jest osobno, czyli są 2 węzły na korytarzu dla dziewczynek, dla chłopców osobno.
z prysznicami, z umywalkami, z ubikacjami, ale nie ma w pokojach, no bo mówię, to jest taki standard żeglarski, gdzie przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają grupy, przyjeżdżają również dorośli i oni de facto no, nie potrzebują warunków królewskich, tylko wystarczą takie warunki, jakie tutaj są. Ile osób znajdzie tu pracę? Przy obsłudze tej całej... Szacowaliśmy, że minimum 5 osób musi tutaj pracować. Wiesz, nie zapytałem wcześniej, jakie były kalkulowane, przewidziane koszty funkcjonowania rocznie stolnicy? Bo to troszkę wyzwanie jest, prawda? Będzie to pierwszy sezon. Około 350-360 tysięcy rocznie trzeba wypracować. Żeby utrzymać osoby. Będzie funkcjonował, tak? Tak, tylko... całoroczna, musi być to całoroczna działalność. Hotelik, restauracja również? Tak. Znaczy ja tylko dodam, że dwie formy, nazwijmy to monopolu sezonowego, w przypadku stannicy nie dotyczą, czyli to ogłoszenie, które ukazało się lub się ukaże, bo w piątek miało być upublicznione, dotyczące ogłoszenia przetargu na miejsca gastronomiczne w trakcie sezonu tegorocznego nad jeziorem, podobnież jak na miejsca wypożyczalnie sprzętu pływającego, to oczywiście każdy z dzierżawców terenu sezonowo będzie poinformowany, że oprócz nich działalność w kwestii gastronomicznej, jak również w kwestii wypożyczenia sprzętu pływającego, kajaki, rowerki wodne, te kule, będzie prowadził Jacht Club Kotwica, więc operator stannicy. Więc operator stannicy będzie miał dodatkowo możliwość pozyskiwania całorocznie, prowadząc działalność gastronomiczną, jak również prowadząc wypożyczalnię sprzętu pływającego. Ja mam pytanie do pana prezydenta. Czy w tym konkursie na wyłonienie operatora, czy było duże zainteresowanie? Nie, to była jedyna oferta, jedyna która wpłynęła, tak. Znaczy, no, pewnie było zainteresowanie, aczkolwiek to, co prezes mówi z taką nutką niepewności, no, jest to pierwszy rok. Wiadomo, że pierwszy rok ogłosiliśmy konkurs, formę przetargu na operatora na okres 5 lat. Natomiast ostatecznie, no, podejrzewam, że gdybyśmy ogłaszali po pierwszych 2 latach działalności, no już potencjalne wpływy, zyski były łatwiejsze do przewidzenia, w związku z tym zainteresowanie również podmiotów prywatnych, stricte nastawionych na działalność komercyjną, byłoby większe. Ja osobiście cieszę się akurat, że operatorem będzie Jacht Club Kotwica, choćby z tego względu, że bardzo dobrze nam się współpracuje w relacjach samorząd, stowarzyszenie współpracuje w kwestii szkolenia młodzieży, począwszy od organizacji, współorganizacji Półkolonii i innych przedsięwzięć żeglarskich nad jeziorem, więc dodatkowo każdy jakikolwiek minimalny zysk wypracowany przez Kotwicę, no, będzie przeznaczony na działalność statutową klubu. No, działalność statutowa klubu, no, to szkolenie, upowszechnienie żeglarstwa, więc cele bardzo szczytne. Dlatego myślę, że no, pierwszy rok będzie trudny. Musi się wiele środowisk przyzwyczaić, że można przyjechać do Tarnobrzega nad jezioro Tarnobrzeskie nie tylko w celach pożeglowania przez kilka godzin, ale tu można się przespać. Tu można zostawić łódkę. Już jeden z przedsiębiorców z Nowej Dęby zadeklarował pozostawienie łódki już od 1 kwietnia, jest zainteresowany, ponieważ no, chce pływać systematycznie, a będzie miał tu stosowną opiekę, więc myślę, że po tym pierwszym roku zapewne spotkacie się państwo z operatorem i operator będzie miał zadowoloną minę. To znaczy ja myślę, że ta instytucja i to miejsce promuje się i w budowie, i w założeniach przez ostatnie 3-4 sezony nad jeziorem Tarnobrzeskim, ponieważ 3 lata temu przeżyłem taką dyskusję na niwie dyskusji samorządowej o celowość promowania jeziora Tarnobrzeskiego, które po pierwsze już 2 maja zapraszamy na uroczyste otwarcie stanicy. Będzie to taka część oficjalna, rozpoczynająca majówkę z żeglarstwem. Jak państwo pamiętacie, rokrocznie pragniemy przy okazji Święta Narodowego, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, promować szeroko rozumiany sport, kulturę fizyczną. W tym roku nie przez przypadek będziemy zapraszać wszystkich mieszkańców na popołudnie
nad jezioro Tarnobrzeskie właśnie do stanicy, gdzie będziemy chcieli najmłodszych mieszkańców wśród nich zaszczepiać bakcyla żeglarstwa. Podawało, że jest zapotrzebowanie na jezioro Tarnobrzeskie, a tym samym jest zapotrzebowanie na tego typu obiekt, więc bardziej w promocji tutaj wspólnie z operatorem będziemy starali się skupić na tym, żeby trafiać do konkretnych środowisk, które mogą korzystać z tego. Dam Państwu przykład również środowisk kulturalnych. Główny organizator Satyr Bluesa, Wiktor Czura, który przygotowuje się do swojej 15. jubileuszowego festiwalu, pytał o możliwość zapewnienia noclegów w miesiącu wrześniu, właśnie skorzystania z bazy noclegowej Stannicy dla osób, które mu towarzyszą, tudzież są zaproszonymi gośćmi, więc myślę, że no nie będzie z tym problemu. Jesteśmy już nad jeziorem. Proszę przypomnieć, co tu się w tym sezonie zmieni? Na pewno coś, jakieś inwestycje zostaną poczynione w tym momencie, jak jest dość surowy. To znaczy, no ja myślę, że miejsce, w którym się spotykamy, jest długo oczekiwanym miejscem, bo jest to pierwsza stała inwestycja nad jeziorem Tarnobrzeskim. Oprócz tego my dzisiaj spotykamy się jeszcze, o ile firma Skanska zeszła z placu budowy, to spotykamy się jeszcze wciąż po części na placu budowy, ponieważ chcemy do końca kwietnia ten teren wygrodzić, zniwelować i dokonać nasadzeń. Podobnież jak ten obraz za naszymi plecami tymczasowości na kei, również zniknie na rzecz ułożonych ciągów pieszych i całej infrastruktury towarzyszącej. Natomiast co do stałych elementów, no to czekamy w tej chwili na ocenę. Koło miesiąca maja będziemy wiedzieli, ponieważ złożyliśmy szereg dróg nad jeziorem do dofinansowania. To już był jeden z ostatnich konkursów w ramach regionalnego uzbrojenia terenów pod inwestycje w ramach regionalnego programu operacyjnego. Jeśli pytanie, panie redaktorze, zmierza w kierunku, czy będziemy inwestować środki z budżetu miasta i budować drogi wyłącznie ze swoich środków, nie. Czekamy raz na nową perspektywę, jak Państwa informowałem, w ramach w tej chwili już regionalnych inwestycji terytorialnych. Przewidujemy pewne inwestycje nad jeziorem. Oczywiście będziemy walczyć u marszałka o znalezienie się na liście projektów kluczowych. Plus jeden z tych ostatnich konkursów na uzbrojenie terenów. Zgłosiliśmy wszystkie fragmenty opaskowe, łącznie z tym fragmentem, który no jest już oficjalnie przez Radę Miasta nazwany jako ulica Żeglarska. W tym sezonie w prawach drogowych nic się raczej nie zmieni, bo dopiero czekamy No czy się zmieni, no tego nie wiemy. Jeśli otrzymamy dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego, to nie bacząc na sezon, żeby ograniczyć uciążliwości, no będziemy ten projekt realizować. Tak jak były pewne obawy odnośnie realizacji projektu związanego z budową stanicy, bo w momencie, kiedy otrzymaliśmy na koniec 2012 roku środki, były obawy, jak prowadzić sezon 2013 roku nad jeziorem, w sytuacji, kiedy będą wjeżdżały koparki, kiedy będzie przewożone czy prefabrykaty, czy cement, czy inne wielkogabarytowe materiały budowlane. Okazało się, że dało się to bez jakiejś specjalnej uciążliwości skonfigurować z działalnością turystyczną, rekreacyjną nad jeziorem, więc mamy nadzieję, że obyśmy mieli taki problem, że dostaniemy pozytywną decyzję od marszałka i tu wakacje za pasem, a my będziemy rozstrzygać postępowania przetargowe na budowę dróg. Na pewno będziemy zwiększać liczbę miejsc parkingowych i przestrzegać w tym sezonie, aby mieszkańcy nie parkowali, czy osoby korzystające po prawej stronie drogi opaskowej, a więc od strony jeziora. Na pewno uruchomimy drugi wjazd nad jezioro, więc on powinien rozładować te no, niezbyt przyjemne elementy związane z jednym wjazdem nad jezioro, więc jak Państwo pamiętacie, po sezonie wespół z kopalnią Siarki Machów zrealizowaliśmy drugi wjazd nad jezioro Tarnobrzeskie od Wisłostrady. No i mamy nadzieję, że zarówno on będzie funkcjonował i zdawał rezultat z racji lewoskrętu nad jezioro od strony Tarnobrzega, więc jeśli ktoś będzie widział, że przy tym pierwszym wjeździe jest zbyt duża kolejka, będzie mógł wjeżdżać przy drugim wjeździe i odwrotna sytuacja dla osób jadących od Krajowej Dziewiątki
czyli od Rzeszowa, tudzież Baranowa, więc będzie można tamtędy wjeżdżać. No, jeśli chodzi o gastronomię, no to będą punkty gastronomiczne, które funkcjonowały w ubiegłym roku. Wiem, że jest zainteresowanie. Myślę, że przy ubiegłorocznych warunkach pogodowych raczej nikt z dzierżawców chyba nie stracił, więc sądzę, że będzie zainteresowanie. Podobnież ma się kwestia ze sprzętem pływającym. Nowinką oczywiście będzie Tyrolka zlokalizowana. No, mamy nadzieję, że tak jak firma zakładała, bo stosowne pozwolenia i inne rzeczy wystąpiła ta firma rzeszowska, więc mamy nadzieję, że to będzie dodatkowa atrakcja, która się na stałe, ten zjazd liniowy, która się na stałe wpisze w pejzaż naszego jeziora. No cóż, więcej. Woprówka i służby dbające o porządek, bezpieczeństwo będą w tym samym miejscu, a więc w połowie między plażą A plażą B. No, przybyła nam w międzyczasie w trakcie ubiegłego sezonu przystań kajakowa. Mam tu na myśli jeszcze tymczasowy obiekt znajdujący się za mostkiem. Również chcemy we współpracy z prezesem naszego tarnobrzeskiego WOPR-u Józefem Salikiem przekazać na rzecz WOPR-u w użyczenie kilkunastoarową działkę, podbudowę stanicy woprowskiej, takiego obiektu, który spowoduje, że nad Jeziorem Tarnobrzeskim będzie centrum szkolenia WOPR-u, a więc przy tej okazji uzyskamy dodatkowy bonus, jeśli chodzi o bezpieczeństwo korzystania czy z kąpieli, czy uprawiania sportów wodnych. Ruch jednokierunkowy na Znaczy, co do ruchu, dzisiaj się jeszcze nie wypowiadam tradycyjnie, drodzy Państwo, ponieważ dzisiaj, jeśli chodzi o Jezioro Tarnobrzeskie, stworzyła się taka subkultura korzystania z niego po przejęciu przez miasto kopalni przez cały rok. Mam tu na myśli biegaczy, miłośników chodzenia o kijkach, morsów i innych form aktywności sportowej, rekreacyjnej. Natomiast oficjalnie sezon będzie startował 1 maja i tradycyjnie, tak jak to było w latach minionych, ja zaproszę Państwa około 30 kwietnia 2029 wraz ze wszystkimi użytkownikami, począwszy od wędkarzy, środowisk nurkujących, a skończywszy na operatorze stanicy, na takie wspólne spotkanie i tam wszystkie garści informacji z prośbą tradycyjnie o jak najszersze rozreklamowanie będę się do Państwa o to zwracał. Co do kwestii rozwiązań, no, przedstawimy określone propozycje najpierw policji z punktu widzenia, żeby się wypowiedziała. Będziemy szukać najbardziej optymalnego rozwiązania, no ale jeśli chcemy wykorzystać drugi zjazd z jeziora, z Wisłostrady, tak, no to ta organizacja w układzie ruchu jednokierunkowego, no chyba na dziś jest jedynym sensownym rozwiązaniem, aby szczególnie poza oczywiście takimi imprezami jak Lato z Radiem, ale w takie bardziej cieplejsze weekendy nie doszło do zakorkowania wjazdu nad jezioro.